Dzień dobry, dzień dobry, wtorek, 30 marca, kolejna pobudka z ekipą. Tak jak mówiłem, ta końcówka miesiąca będzie mocna i będzie naprawdę niesamowita. Absolutnie sprawdza się plan, który przewidzieliśmy, a więc mamy drugą część Hossy Malte Dzisiaj. Przynajmniej moje portfolio, jeżeli chodzi o moje altcoiny, jest absolutnie na ATH i wiele pozycji zrobiło dobre wyniki i dla mnie dzisiaj jest to właśnie czas, kiedy realizuję swoje zyski, dla mnie jest to czas zabezpieczania mojego kapitału, a więc na kilku pozycjach również swoje zyski realizuję i przygotowuje się oczywiście na spadki przygotowuje się do Bessy. Wiem, że niewiele osób dzisiaj mówi o Bessie, wiem, że rynek jest napompowany wiem, że nastroje na rynku są dobre natomiast ja mam swój plan i jeszcze raz powtarzam, wtedy kiedy wszystko jest dobrze, kiedy, wtedy kiedy wszystko rośnie wtedy kiedy wszystko robi niesamowite wyniki, to ja cashuję kolejne pozycje i wychodzę z pozycji poziomami po to, żeby zabezpieczyć swój kapitał. Oczywiście na starcie zapraszam na naszą stronę internetową kryptoekipa.pl, tutaj najnowsze informacje od Roberta subiektywny rzut na rynek krypto także do poczytania. Wczorajsza pobudka, jeżeli nie widzieliście, zobaczcie. Wczoraj dałem jednego gema, który zrobił naprawdę, naprawdę dobry i mocny wynik. Przygotowujemy keta, już niedługo odpalamy, przygotowujemy tokeny NFT, a więc będzie działo się bardzo, bardzo dużo oraz pracujemy nad kolejnym bardzo mocnym partnerstwem dla kryptoekipy, które ma dać konkretną wartość i konkretne dobre rzeczy całej naszej krypto społeczności. Wczoraj mega wynik na naszej grupie Hyde Park, ponad 3000 osób, ponad 4000 osób również mamy na grupie Edukacja, także jeżeli nie ma was jeszcze na grupach krypto ekipy, to serdecznie zapraszam, tutaj niżej znajdziesz link, jeżeli nie masz jeszcze Telegram, załóż Telegram, dołącz na grupy, tam masz najlepsze informacje, tam masz speców od tego rynku, osoby, które siedzą na tym rynku bardzo długo i wzajemnie pomagamy sobie przetrwać tą hossę Wygrać z tą hossą i wejść w jak najlepsze pozycje Oczywiście przypominam, że wszystko co mówię To nie jest porada inwestycyjna Tak jak Wam mówiłem w tamtym tygodniu Podczas tych spadków ja jestem bardzo, bardzo spokojny Wszystkie znaki na niebie i ziemi Właśnie dawały sygnał, że tak to się rozegra Jeżeli popatrzymy sobie dzisiaj oczywiście na CoinGecko jeżeli patrzymy na CoinGecko, Bitcoin 58 997, a więc mamy prawie 60 tysięcy dolarów, słuchajcie, za jednego Bitcoina i jesteśmy już tylko 4% poniżej ATH. Dzisiaj już byliśmy na poziomie 59,600, teraz delikatnie spadliśmy na 58,900, natomiast idziemy, idziemy po nowe ATH na Bitcoinie i tak jak mówię, dla mnie jest to również czas realizacji na moich altcoinach. Dominacja Bitcoina spadła, słuchajcie, mamy poziom 58, a więc lekki spadek ma dominacji Bitcoina i dzieje się absolutnie to, co przewidzieliśmy. Jeżeli chodzi o inne pozycje, to oczywiście Ethereum 1830. 9 dolarów za jednego etera. I jesteśmy już tylko 10% poniżej ATH, które wynosiło 2042 dolary. No i oczywiście altcoiny idą bardzo mocno. Dzisiaj kolejna pozycja, kolejna pozycja z mojego portfela, i wiem, że wiele osób z naszej ekipy również ma. A więc LTO Network zrobiło ponad 1000% zysku od naszego sygnału, i ja tutaj również realizowałem swój zysk. Był to pierwszy mój poziom na LTO, a więc 1000%, i zobaczymy, co dalej tutaj się wydarzy. Oczywiście, nowe ATH Marune, runę, ma torchain obecnie. 7-18, także również najlepsza pozycja z roku 2020. Niesamowity wzrost, kilka tysięcy procent mamy tutaj na tej pozycji, ale również inne pozycje radzą sobie bardzo, bardzo dobrze i myślę, że każdy w portfelu ma dzisiaj przynajmniej jedną, dwie pozycje, która w tym czasie ostatnim zrobiła ATH i dała naprawdę, naprawdę dobry wynik. No i oczywiście jesteśmy na Twitterze Plan B Według mnie jedna z lepszych osób do obserwowania na Twitterze Jeżeli chodzi właśnie o cenę Bitcoina Bardzo dużo dobrych przemyśleń, bardzo dużo dobrych wykresów I to jest coś, co pokazujemy jakiś czas A więc jak Bitcoin zachowuje się właśnie po halvingu Im dalej od halvingu, jak wygląda ten wykres Bitcoina Mamy tu porównanie oczywiście roku 2012, 16 20 I oczywiście obecna HOSA, więc czerwona kreska od maja 2020 do teraz Ten ciemny niebieski 2016 do maja 2020 i ten jasny, jasny niebieski 2012 do 2016. Oczywiście, jeżeli sobie to porównujemy, to, to możemy dzisiaj jasno stwierdzić, że jeżeli chodzi o tą hostę na Bitcoinie, to tutaj te pullbacki są na razie jednak mniejsze czy to w tej hossie właśnie w roku 2016, czy to do roku 2020 mieliśmy więcej, słuchajcie, załamań, Mieli te, ten wykres nie szedł tak mocno pionowo w górę jak teraz, mieliśmy więcej tych pullbacków, ale oczywiście Bitcoin szedł systematycznie do góry, no i na razie ta hossa jest bardziej progresywna, a więc Bitcoin idzie mocniej, Bitcoin idzie szybciej, ma większe te wzrosty, tak jak widzicie ta kreska jest praktycznie, praktycznie pionowa w górę, tak? jest mniej tych załamań i oczywiście tak jak mówiliśmy, zgodnie, jeżeli wszystko się sprawdzi, jeżeli powtórzy się ta cykliczność bitcoina, to hossa na bitcoinie powinna jeszcze trwać mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia Śledźcie plan B, bo naprawdę bar, warto porównywać sobie to, jak Bitcoin zachowywał się w poprzednich cyklach. Dzisiaj to jest absolutnie coś, co pozwala nam mówić o tym, jakie wyniki może zrobić Bitcoin w obecnej hoście. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, patrzymy, co się dzieje na giełdach. Cały czas utrzymuje się trend, że mamy więcej wypłat Bitcoina niż wpłat, natomiast to się zmniejszyło. Widać, że część ludzi realizuje zyski. Jesteśmy na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Oczywiście jeżeli popatrzymy na Bitcoina, słuchajcie to wiele osób mówi, że chciałoby pójść jeszcze wyżej, chciałoby pójść na 100 tysięcy do końca roku, natomiast bądźmy też obiektywni popatrzmy sobie na Bitcoina, słuchajcie w okresie ostatnich trzech miesięcy i zobaczmy jak niesamowity tak naprawdę wynik zrobił Bitcoin, tak, kiedy poszliśmy, słuchajcie z 28 tysięcy dolarów tak naprawdę na prawie 60 tysięcy dolarów, a więc te 3 miesiące to był niesamowity czas dla Bitcoina oczywiście mieliśmy spadki, mieliśmy Wzrosty, ale mimo wszystko, nawet gdyby ta hosta zakończyła się dzisiaj na poziomie 60 tysięcy dolarów, to jest to absolutnie niesamowity i dobry wynik dla Bitcoina. Lecimy sobie, słuchajcie dalej, lecimy sobie dalej, oczywiście Ethereum mamy dalej tą samą sytuację, a więc więcej wypływa niż wpływa. Natomiast jeżeli patrzymy sobie na Tethera, to również mamy tutaj zmianę. A jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, a więc więcej TTR zostało wypłacone niż wpłacone, tak to mniej więcej wygląda tak jak mówię, dzieje się absolutnie tak jak przewidzieliśmy, moim zdaniem, oczywiście to jest tylko moja prywatna opinia jesteśmy w drugim sezonie dużego alt sezonu, myślę, że pozycje DeFi'owe, pozycje NFT i wiele innych dobrych, fundamentalnych pozycji zrobi niesamowity wynik jeszcze podczas tej hossy, oczywiście dużo projektów które nie są wartościowe, a łapią hype, przy tym również korzystają bo gdzieś tam widać, że wiele projektów bez gdzieś tam podstaw fundamentalnych również potrafi zrobić niesamowity niesamowity zwrot Oczywiście, to na co patrzymy, to zachowanie minerów. Jak zachowują się właśnie górnicy, czy sprzedają bitcoina, czy nie. Tak jak widzicie, górnicy zwiększyli sprzedaż między 27 a 32 tysiące dolarów, ale od tego czasu całkowicie przestali sprzedawać swoje bitcoiny. I tutaj, William, się zastanawia, czy to wynika z ich zdolności finansowania. Operacji za pomocą za pomocą jakiegoś tam długu, a więc możliwości gdzieś tam jakichś tam pasywnych, albo coś wiedzą. Oczywiście bardzo mocno zmniejszyła się ta sprzedaż górników. My nawet mieliśmy tu takie zielone wybicie a więc moment, kiedy górnicy również dokupowali, i ta akumulacja tego bitcoina powoduje również to, jest to absolutnie argument w naszych rękach, że ta cena bitcoina może rosnąć. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej kopanie kryptowalut na gęboju to jak najbardziej możliwe. Oczywiście podaje to jako taką ciekawostkę. Słuchajcie, pewien youtuber przystosował pierwszą główną konsolę Nintendo do wydobywania kryptowalut. A więc nawet na gęboju można, słuchajcie, kopać kryptowaluty, także różnego rodzaju sprzęty będą przerabiane na koparki. Także tutaj jako taka ciekawostka. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Tyler Winklevoss, rząd USA nigdy nie zakaże Bitcoina. Oczywiście o tym mówimy bardzo często. Zastanawiamy się w jaki sposób rządy podejdą do Bitcoina, w jaki sposób SEC, w jaki sposób Stany Zjednoczone podej podej podejdą do tego całego rynku regulacji i według Tylera Winklevossa Bitcoin w ostatnim czasie zyskuje bardzo dużą popularność. Również widać to po gdzieś tam amerykańskich władzach, że w pewnych kręgach zyskuje przychylność. Wiele osób mówi, że gabinet Joe Bidena jest przychylny kryptowalutom, a osoby, które są dobierane właśnie do tego gabinetu, gdzieś tam pozytywnym okiem patrzą na bitcoina. No i według tutaj Taylera Winklevosa, bitcoin nie zostanie gdzieś tam zakazany. Raczej nie da się gdzieś tam, według Taylera, powstrzymać tego bitcoina i gdzieś tam go stłamsić i zdławić. Oczywiście, jeżeli sumujemy tutaj fakty, to widać, że idziemy ku regulacji i raczej nie powinno być zagrożenia. Natomiast mamy drugą stronę medalu. Są również osoby, które uważają, że bitcoin zostanie zakazany, a więc zawsze patrzymy na pewne wydarzenia z dwóch stron. Bitcoin zostanie zakazany w USA. Ray Dalio widzi duże. Prawdopodobieństwo. Stany Zjednoczone mają pójść w ślad Chin czy też Indii. Miliarder zarządzający funduszem hedgingowym Ray Dalio opublikował ostrzeżenie skierowane do wszystkich posiadaczy bitcoina. W wywiadzie dla Yahoo! Finance były dyrektor inwestycyjny Bright Water przypomniał, że w latach 30 XX wieku rząd USA uchwalił ustawę o rezerwie złota, aby zapobiec konkurowaniu cennego kruszcu z kredytem dolara jako właśnie magazynami bogactwa. No i oczywiście dzisiaj możemy się zastanawiać w jakim kierunku pójdą Stany Zjednoczone. Oczywiście na to patrzy cały świat, natomiast ja jestem tego zdania, że ta rewolucja dzieje się na naszych oczach, że żyjemy w bardzo dobrych czasach i absolutnie dzisiaj patrząc jak na Bitcoina patrzą duzi inwestorzy, jak patrzą gracze, którzy obracają dużymi fortunami, widząc w Bitcoinie właśnie zabezpieczenie swojego kapitału. Kapitału. Widząc w Bitcoinie dywersyfikację swoich pieniędzy Widząc w Bitcoinie pewną wartość, której być może nie wiedzieli wcześniej To jestem raczej tutaj zdania, że Bitcoin nie zostanie zakazany Lecimy sobie dalej Visa rozlicza transakcje przy użyciu USDC na platformie Ethereum O tym mówiliśmy wczoraj Oczywiście mega, giga duży news dla całego rynku Visa ogłosiła wykorzystanie USDC Coina do rozliczania transakcji w swojej sieci płatniczej w Crypto.com uruchamiamy jest program pilotażowy z planami dla innych partnerów jeszcze w tym roku. Oczywiście jest to duża informacja dla całego świata kryptowalut. Jest to duża informacja dla wizy, która widać, że idzie w kierunku blockchaina. Natomiast przede wszystkim jest to potężna giga duża informacja dla całego ekosystemu Crypto.com. Ekosystemu, który rozwija się naprawdę niesamowicie, a sam ich token właśnie CRO, token giełdowy, token dzięki któremu możemy również pasywnie zarabiać w wielu miejscach. Dzisiaj również to pokażę Możemy, może zrobić podczas tej hossy naprawdę dobry wynik. Skro Cryptocom systematycznie idą do przodu i tego typu wydarzenia bardzo mocno utwierdzają mnie, że rozpoczęcie współpracy z tym projektem jakiś czas temu, że zainwestowanie właśnie w Cryptocom było dobrą decyzją. New York Times sprzedaje artykuł jako NFT za 500 60 tysięcy dolarów. Oczywiście ktoś powie, że to paranoja ktoś powie, że nie widzi tutaj wartości, że to wszystko jest nic nie warte. Natomiast fakty są takie, że New York Times sprzedał NFT powiązany z jednym ze swoich artykułów za 560 tysięcy dolarów. W artykule opisano, czym są NFT oraz proces ich tworzenia i sprzedaży przez autora. Oczywiście ja patrzę na rynek NFT bardzo, bardzo szeroko. Wiele rzeczy na tym rynku mi się nie podoba, z wielu rzeczy nie korzystam, natomiast wiele rzeczy mi się bardzo podoba. Podobają mi się gry oparte o blockchaina, podoba, podoba, podoba mi się tokenizacja sztuki, podobają mi się pewne rzeczy w tym świecie NFT, które przenoszą właśnie pewne aktywa w ten świat cyfryzacji, w ten świat blockchaina natomiast sprzedaż gdzieś tam artykułów tweetów, różnych dziwnych rzeczy to akurat jest rzecz, którą ja się nie zajmuję jeżeli to jest i ktoś z tego korzysta to super, natomiast ja patrzę na NFT jako na przyszłość właśnie gamingu, jako na przyszłość gdzieś tam przenoszenia wartości w tokenizacji tego co jest realne a więc patrzę troszkę, troszkę inaczej, lecimy sobie słuchajcie dalej, Ripple przejmuje 50% udziału w azjatyckiej firmie płatniczej Ripple.net wykorzystuje Technologię rozproszonej księgi popytu do dostarczania rozwiązań finansowych. Oczywiście wiele osób posiada XRP, wiele osób patrzy na Ripple, zastanawia się, co tu się wydarzy, bo jest ta sprawa z Sekiem. Natomiast Ripple cały czas robi swoje, cały czas inwestuje, jak widać, również w inne projekty. A więc kupili tu 40% udziałów w azjatyckiej firmie Tranglo specjalizującej się w płatnościach transgranicznych. Partnerstwo to pozwoli Ripple sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów w regionie i rozszerzyć właśnie zasięg usług One Diamond Liquidity, a więc płynność na żądanie, która wykorzystuje cyfrowe aktywo XRP do natychmiastowego przesyłania pieniędzy i zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Tego typu rozwiązania, tego typu projekty, takie jak Ripple, mające dość duży kapitał, będą właśnie wchodzić w rynek klasyczny. Będą kupować również udziały w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. O tym mówię Wam jakiś czas, że według mnie tak się właśnie to rozegra w kolejnych latach, że ten rynek będzie bardzo mocno się zazębiał. Projekty z rynku krypto będą kupować właśnie projekty z rynku tradycyjnego, ale i odwrotnie, projekty z rynku tradycyjnego będą właśnie inwestować w mocne startupy, w mocne projekty właśnie kryptowalutowe i tej rewolucji absolutnie nie zatrzyma już nikt. Lecimy sobie dalej, Bitcoin czeka intensywny rynek byka przez hordę instytucjonalną uważa Dan Held. Dodatkowo Bitcoin ma liczyć na łagodne rynki niedźwiedzia. Oczywiście dzisiaj, mówiąc o tym, że ta hossa kiedyś się skończy, Trzeba powiedzieć. Oczywiście, dzisiaj wszyscy mówią tylko o się, nikt nie mówi o BES-ie. Natomiast taki inwestor jak ja, który jest na rynku od 2017 roku patrzy na ten rynek zgoła inaczej. I to moje wszystkie działania, które ja teraz robię z tą zabezpieczeniem właśnie na Bessę. Kiedy będziemy mieli spadki, kiedy będziemy mieli lanie krwi, ja mam startować z bardzo wysokiej pozycji. Przede wszystkim muszę mieć zabezpieczony kapitał po to, żeby wchodzić w nowe startupy, w dobre nowe projekty, dokupować mocne projekty, które być może podczas Bessy spadną, takie na przykład jak Polkadot, takie na przykład jak Ethereum, takie na przykład jak Bitcoin. A więc ja dzisiaj myślę o tym, żeby zabezpieczyć swój kapitał. Natomiast często mówimy o tym, że ta hossa jest inna niż w roku 2017 i rzeczywiście tak jest jest bardzo dużo różnic. Natomiast warto byłoby zastanowić się czy ta bessa, która nadejdzie, a kiedyś nadejdzie, będzie inna niż bessa w roku 2017. I moim zdaniem absolutnie absolutnie tak. Przede wszystkim podczas tej Bessy możemy nie mieć tak radykalnego i szybkiego załamania na rynku, ale możemy mieć stopniowe spadki wypłaszczające się bardziej, a więc te wykresy tej Bessy mogą wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać, nie będę straszył Was Bessą, natomiast tak jak wiecie, ja jestem inwestorem, który bardzo często mówi o spadkach, dlatego że uważam, że zabezpieczenie kapitału, branie profitu to jest coś, czego bardzo trudno się nauczyć i będę Wam to bardzo często Powtarzał i o tym przypominał. Niektórzy pewnie mówią, że gdzieś tam za dużo straszę, natomiast to wynika z mojego doświadczenia i jeszcze raz powtarzam, niewielki procent ludzi wygra z tą hostą i niewielki procent ludzi wyjdzie z tej hosty z dużymi zyskami. Oczywiście, biorąc pod uwagę jak Inwestorzy instytucjonalni patrzą na bitcoina, jak coraz więcej mamy nowych inwestorów, to ta hossa powinna być rozciągnięta w czasie i powinna trwać naprawdę długo. Adopcja bitcoina trwa, także zobaczymy, jak to wszystko się rozegra. Natomiast, tak jak mówię, Trzeba też patrzeć w kontekście Bessy i już trzeba się zastanawiać, w jaki sposób budować swój portfel, żeby się tutaj y, gdzieś tam przygotować na to i wyprzedzić rynek, bo i tak wiemy, że to się wydarzy, więc warto gdzieś tam wyrobić sobie w portfelu takie pozycje, żebyś mógł startować z tej górnej pozycji. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Fundusze posiadają ponad 800 tysięcy bitcoinów, to 4,3% bitcoinów w wolnym obrocie. Ktoś powie, że to nie jest dużo, natomiast moim zdaniem, Absolutnie do, roku, do końca roku 2021 to się będzie zmieniać bardzo dynamicznie. Jest bardzo duży właśnie popyt na bitcoina wśród inwestorów instytucjonalnych. Przypominam, że liczba bitcoinów jest ograniczona i wraz tutaj z zainteresowaniem to będzie rosło bardzo, bardzo mocno. Bitcoin kosztuje obecnie 58 tysięcy dolarów, oznacza, że jego cena wzrosła od dołków z marca 2012 o niemal 54 200 dolarów, co stanowi ponad. 1400% Oczywiście, bitcoin historycznie udowodnił, że jest jedną jak nie najlepszą inwestycją, także tutaj oczywiście znamy te liczby, znamy, znamy wykresy. Natomiast, tak jak mówię, wejście funduszy, wejście spółek państwowych, o czym mówiliśmy, wejście banków, będzie powodować to, że tego bitcoina również w obrocie wolnym będzie mniej. Coraz więcej osób będzie kumulowało swojego bitcoina, nie będzie chciało go sprzedawać. A więc tutaj będzie zwiększał się popyt, będzie malała podaż, i to wszystko powinno doprowadzić do tego, że bitcoin długoterminowo, cyklicznie, tak jak mieliśmy do tej pory, będzie jednak rósł. Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, powoli przenosimy się do projektów, o tym już mówiliśmy. Oczywiście zaczynamy, słuchajcie, od Socios i Chilis. Czekamy na informacje. Dzisiaj zostaną podane informacje na temat kolejnego FTO, a więc PFL. Pierwszy. Fan token związany z mieszanymi sztukami walk. Dla mnie niesamowite wydarzenie. Ja również jestem fanem MMA, jestem fanem UFC, fanem KSW, fanem dobrych polskich zawodników. Oczywiście, jak tylko wyjdą informacje, zrobimy z Robertem i być może z Krystianem, jeżeli chłopaki będą mieli czas AMA, odpowiemy na Wasze pytania, czy warto wejść właśnie w PFL, czym jest PFL, w jaki sposób kupić to podczas FTO. Dostaniecie od nas oczywiście pełne informacje. Także czekamy, czekamy, czekamy. Już za kilka godzin te informacje mają się wydarzyć. Dla mnie bardzo duże wydarzenie, dlatego że to jest pierwszy fan który otworzy nową, nową dziedzinę. A więc, mieszane sztuki walk wprowadzi właśnie stokenizowane tokeny właśnie tej federacji. Także będziemy tu się przyglądać bardzo mocno. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Oczywiście, rzucamy okiem na fan market cap. Mamy lekkie spadki na fantokenach. Ja, tak jak wam mówiłem, ładowałem na dołku Juventus, ładau, ładowałem PSG, i tutaj uważam, że cały czas to są dwie dość nie, niedowartościowane pozycje, na przykład w porównaniu do Galaty, która kosztuje 11, cena Juventusu 14, więc spokojnie tutaj myślę, że będzie dobry wynik. Milan również myślę, że, że wart uwagi, a więc te trzy pozycje ja staram sobie się na spadkach uzupełniać, jeżeli chodzi o fantokeny. Oczywiście, najwięcej Juventusu, dlatego że, oprócz tego, że moim zdaniem niedowartościowane, to ja jestem też kibicem Juventusu, chciałbym tego nazbierać więcej. Być może dzięki tej większej ilości będę miał lepszy dostęp do tokenów NFT, które już niedługo pojawią się w ChiliS i Socios. Oczywiście, zapraszamy ChiliS Polska, ponad 2000 osób już, także budujemy to dla Was. Musimy podciągnąć statystyki, jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych społeczności w ChiliS i Socios. Jeżeli nie macie jeszcze z nami na pokładzie, zapraszam Cię serdecznie na Twittera, na Telegram. Tam wprowadzimy Cię w świat fantokenów, wprowadzimy Cię w świat sportu, w świat blockchaina i dostaniesz wszystkie niezbędne informacje. Jesteśmy przy Cryptocom, oczywiście mamy program VIP Exchange. Związany właśnie z, tutaj z partnerstwem z Aston Martinem, różne pakiety gadżetów do wygrania. Także wszystko poczytacie sobie oczywiście na blogu, na blogu dla osób, które również handlują na dźwigni, także można zobaczyć, jak te gadżety wyglądają takie ekskluzywne, bym powiedział. Także warto również temu się przyjrzeć, jeżeli korzystacie z tych rozwiązań na giełdzie Crypto.com. Oczywiście Listing Waves'a, co mnie bardzo cieszy, Waves bardzo mocna pozycja, również blockchain, na którym będzie zbudowany token kryptoekipy blockchain, na którym będą bu budowane nasze tokeny NFT, a więc Wave'sa wspieramy nie tylko jako że inwestujemy w Wave'sa, ale również Wave's jest blockchainowo technicznie bardzo mocno związany z krypto także bardzo mnie to cieszy, że tutaj mamy ten listing na Cryptocom Exchange. Oczywiście mamy słuchajcie kolejny Syndicate Syndicate moim zdaniem w którym warto wejść, a więc flow, jedna z mocniejszych pozycji jeżeli chodzi o rynek NFT projekt, przypominam, który zrobił NBA Top Shot zaraz będziemy mieli odpalenie właśnie kolejnego ich produktu, a więc te paczki karty UFC także będzie tutaj się działo, oczywiście kupowanie za połowę 5000 kro minimum trzeba mieć na stake i trzeba oczywiście mieć obrót, wolumen z ostatnich 30 dni na 5000 dolarów na giełdzie więc jeżeli nie macie, trzeba to jak najszybciej zrobić, jak wejdziecie w zakładkę symbol to tam będzie widać, jeżeli nie, macie nie zrobione, będzie na czerwono, że tego wolumenu brakuje. No i ja mam akurat tutaj zastejkowane 10 tysięcy, więc maksymalnie mogę zrobić alokację na 5 tysięcy kro. No i oczywiście czekamy, zobaczymy, każdy syndykat daje zarobić, także również ja jeżeli swoje flow odbiorę z syndykatu, to ich nie sprzedam, dlatego że jest to projekt bardzo, bardzo wartościowy. Lecimy sobie dalej, oczywiście mynet jesteśmy już po minet, mamy tutaj staking, earning na crypto, De defi, wallet, a więc portfel bezpieczny, portfel defajowy, portfel do którego macie swoje klucze prywatne i słuchajcie 50%, także bardzo fajne oprocentowanie, także... Warto również stakeować CRO, warto z CRO korzystać, bo CRO oprócz tego, że bardzo fajnie idzie systematycznie do góry, to daje bardzo dobrze zarobić na wszystkich tych produktach, które oferuje Cryptocom. Oczywiście ruszyliśmy wczoraj z dużym syndykatem na Engine. Dla mnie syndykat wyjątkowy, dlatego że Engine król NFT, który wysoko siedzi na tronie, również Engine akumuluje, także będę tutaj yy, uczestniczył. No i oczywiście patrzymy na supercharger. Jest zakończony Syndicate na doju, Ja już zatwierdziłem swoje nagrody. Słuchajcie, bo stamy 521, a więc tak średnio bym powiedział. Natomiast ja robię każdy syndicate, robię każdy supercharger, bo tutaj bardzo mocno, nie wiem, że może swoje kro to również pasywnie zarabiam. Przypominam, że dzięki superchargerowi wy nie tracicie swoich one pracują pasywnie, kopią wam właśnie w wydobywają Wam te właśnie projekty, które mamy akurat w Superchargerze, a więc 521. No jeżeli chodzi o ten nowy Supercharger, także ja mam wrzucone, słuchajcie, tu ponad 63 tysiące, alokacja jest duża, bo ponad 2 miliony, także warto ten Supercharger zrobić. I cofnijmy się na chwilę do Cheese i Socios, bo właśnie dostałem informację telefoniczną od Roberta, że mamy informację na temat historycznego Pan Token Offering. A więc tak jak widzicie, pobudka też się szybko zmienia. Cyk, telefonik i leci do Was informacja. Już wbijamy słuchajcie, na Cheez Polska. Pewnie Krystian już zdążył dodać informację, a jak nie, zaraz wejdziemy na gru. Jest już informacja od Krystiana, A więc słuchajcie, data 31. A więc jutro mamy TFTO, godzina 17, cena 2 dolary za jeden token. I jeżeli chodzi o tą alokację, 250 tysięcy i będziemy kupować na aplikacji Socios. A więc nie mamy tu informacji o tym, że ten fan token offering będzie dostępny na giełdzie ChilisNet, a tylko na aplikacji Socios. Również alokacja 250 tysięcy, także słuchajcie. Także oczywiście na medium pewnie zaraz będzie artykuł, także rozłożymy go na grupie na czynniki pierwsze. Nie mogę się już doczekać. Naprawdę duży krok dla Chilis i Socjos MMA jest bardzo popularne. Myślę, że to będzie bardzo mocne FTO. Zobaczymy ile uda się tutaj złapać. I oczywiście również zrobimy Wam AMA i porozmawiamy sobie o tym, żebyście mieli pełny obraz, jakie tutaj możemy mieć korzyści właśnie z przystąpienia do tego Fan Token Offering. Lecimy sobie dalej, wracamy słuchajcie, do krypto 0,21 dzisiejsza cena. Słuchajcie, jesteśmy 18% poniżej ATH. Cały czas uważam, że patrząc jak się Crypto.com rozwija, ale przede wszystkim patrząc pod kątem użytkownika, który cały czas ma korzyści z korzystania czy to z giełdy, czy to z aplikacji, uważam, że ten projekt jest mega niedoszacowany, jeżeli równamy samo samokro do innych tokenów giełdowych, lecimy sobie słuchajcie dalej, oczywiście Torchain idzie bardzo mocno, wprowadzanie Multichainów tych rozwiązań, które są niesamowite i mamy oczywiście nowe ATH gratuluję wszystkim, którzy tutaj uczestniczyli właśnie ze mną w tym projekcie, 7.32 to jest nowe ATH, obecnie cena 7.20, niesamowity projekt, ja również realizuję tu zyski poziomami, mam zrealizowane już dwa poziomy z kolejnym poziomem jeszcze czekam. Zobaczymy, jak tutaj to się rozegra. Ale naprawdę cały czas runa i torczeń mogą iść po naprawdę dobre wyniki. Pytaliście mnie, słuchajcie, o te jajka na Polka Monie. Ja nie jestem tutaj specjalistą, dlatego że ja w tym nie uczestniczyłem. Natomiast na naszych grupach macie pełne informacje. Wiem, że te osoby, którym udało się te jajka wykluć, czy te jajka dostać, i dostać jajka i wykluć smoki, tak to nazwijmy, będą miały różnego rodzaju korzyści. Także jeżeli jesteście tutaj w tym. I działacie, dajcie znać na grupie Edukacja, jakie tu mamy korzyści, jak to będzie dalej się rozwijać. Ja, tak jak mówię, nie wchodziłem, odpuściłem, nie dlatego, że nie chciałem, ale gdzieś tam nie było czasu, dzieje się za dużo. Natomiast dochodzimy do, do takiego czasu, że ludzie kupują jajka po to, żeby wykluwać smoki. Słuchajcie, niesamowity czas. Wiem, że jednym to się podoba, innym nie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jeżeli ten rynek się rozwija, jeżeli ten rynek jest w trendzie, jeżeli tego typu projekty dają niesamowite możliwości, to warto na tym po prostu zarobić. Oczywiście jest to tylko. I wyłącznie moje prywatne zdanie. Lecimy sobie dalej. Oczywiście na Binance mamy informacje zero fi właśnie dla euro i dla funtów, jeżeli chodzi o depozyty, także jeżeli z tego korzystacie, to warto. Mamy również informacje o nowym nadchodzącym lunch poolu poprzez właśnie Lunchpad, a więc Tokio Crypt. Postaram się Wam dzisiaj albo jutro pokazać wyniki z ostatniego lunchpulu, który zrobił naprawdę mega wynik i pokazać Wam, dlaczego warto zarabiać pasywnie na Binance. Ja cały czas z tego korzystam, tak jak korzystam z crypto.com, tak samo. Korzystam z Binance'a. Są to dwa miejsca scentralizowane, gdzie na bieżąco można naprawdę robić dobre wyniki, czy to posiadając BNB na Binance'ie, czy posiadając właśnie Kro na krypto.com. Lecimy sobie dalej. Oczywiście projekty, które zrobiły nowe ATH, bardzo mnie cieszy dwie moje mocne pozycje, a więc zarówno Torchain, jak i LTO Network. Dla mnie dzisiaj LTO ponad 1000% zysku i ja standardowo, oczywiście wiele osób mówi, że jest to początek, że tak naprawdę od jednego dolara zaczną się niesamowite wzrosty. Natomiast jak takie miałem założenia. Przy 1000% miałem realizować swoje zyski i 20% moich pozycji zostało sprzedane zgodnie z moimi założeniami. Także trzymajcie się swoich planów, miejcie swoje plany. Ja przynajmniej nie znam lepszego niż realizacja zysków, ale jak ktoś zna, zna lepszy, to również się podzielcie. I oczywiście nie możemy zapominać o całym niesamowitym ekosystemie Polkadot. Ekosystemie, który rozwija się bardzo mocno. Mamy oczywiście już potwierdzone, które projekty wejdą jako pierwsze. Właśnie parachainy, mamy tych zwycięzców, które wejdą na Rokoko. Warto, warto temu się przyglądać, a więc Akala, Plasm i oczywiście Kilt protokol, oczywiście ja wszystkie te projekty będę starał się mieć w swoim portfelu, zobaczymy, zobaczymy który się uda, który się nie uda, czekamy na Akale, plazm również obserwuję na Kilta nie udało mi się dostać, ale myślę, że po listingu gdzieś tam uda mi się to kupić, warto to obserwować, to mogą być game changery, to mogą być projekty, które będą robić niesamowite wyniki i jako te pierwsze właśnie projekty, które wejdą jako parachainy na Polkadot, pilnujmy tego, pilnujmy, bo na Warto. Lecimy sobie. Słuchajcie, dalej. Oczywiście, pastel, niesamowity wynik. Słuchajcie, podpompowaliście cenę. Ja sam dopiero zrobiłem pierwsze zakupy. Myślałem, że na spokojnie będę sobie tutaj poziomami kupował. Ale wypompowaliście cenę wczoraj. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, warto się zapoznać. Taki mały gem NFT. No i gratuluję wszystkim, którzy weszli wczoraj po moim sygnale, bo jest naprawdę dobry procent. Lecimy sobie dalej. Oczywiście, dzisiaj. Potężne wydarzenie dla całego ekosystemu Sandboxa, zapraszam wszystkich na naszą polską grupę Sandbox Polska, linki macie na naszych grupach, zapraszam na naszą grupę NFT, gdzie rozmawiamy o wszystkich projektach i dzisiaj o godzinie 15 czasu polskiego rusza marketplace w wersji beta właśnie na platformie, właśnie na platformie Sandbox Game, także niesamowite wydarzenie, również sam Sand bardzo fajnie idzie do góry, obecnie cena 0,8, także warto również Sanda mieć, jest to token użytkowy, który pełni bardzo ważną rolę w tym całym ekosystemie. Y oczywiście na koniec jest mały airdrop do odebrania, a więc RARI, jeżeli robiliście ostatnio jakieś transakcje na, y na RARI.com, kupowaliście y jakieś NFT, no to jakieś tam macie naliczenia, mienia liczyło 1,5 RARI, ja akurat kupowałem karty z AMRKX, Kupiłem kartę i za to dostałem półtora, półtora tego, tego właśnie RARI tokena, co daje, co daje obecnie, słuchajcie, 57 dolarów. Natomiast nie odbieram tego, dlatego że gaz za odebranie tego jest 50 dolarów, a więc jest to bez sensu. Natomiast jak macie do odebrania, to po prostu na razie nie odbierajcie. Jak gaz trochę stanieje, wtedy będzie można to łapać. Natomiast RARI co jakiś czas robi takie airdropy, że wynagradza swoich użytkowników, którzy aktywnie korzystają z tej platformy. Słuchajcie, macie dzisiaj to by było na tyle. Porozmawiamy dzisiaj sobie o Chili's duże wydarzenie, yy, ruszamy oczywiście z pierwszymi fantokenami właśnie z MMA, dużo dzieje się tak jak widzicie z Kryptokom, dużo dzieje się z Binancem, także warto korzystać z tych pasywnych rozwiązań, pomóżcie mi zrobić kolejne wyniki na kanale, to wszystko jest dla was. lecimy bardzo mocno po 13 tysięcy użytkowników, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, subskrypcja, łapa w górę, widzimy się na naszych grupach, dzięki za uwagę, odmeldowuję się, hej ekipa!